ojciec! Pudom od ciebie czuć! Stary się znowu nadupił i leży na podłodze nawalony. Co to jest? Co to jest? Halo! Zostaw mnie! Aaa! Waliło mnie! Aaa! To boli! Aaa! Co ty mi zrobiłeś, ty gnoju? Walić tu! O, co to jest? Halo! Dostałeś super moce! Czemu coś? Co się dzieje? Ojciec, obudź się, ty alkoholiku zesrany! Halo! No ty alkoholiku zesrany! Mrówka mnie ugryzła jakaś! Mrówka mnie ugryzła! Mrówka, gdzie ty mrówki widziałeś? To pająk czy mrówka to jest? Jaka mrówka? Przestań strzelać do mojego ojca, ty Polaku! Kto ci tu strzelał? Pijany jesteś? Ty jesteś pijany, dobra, weź mnie do łóżka. Mrówka mnie ugryzła, mrówka! Ja nie mogę chodzić jeszcze w tym stadium! Musisz mnie zanieść do łóżka, żeby... Mrówkę widziałeś, gówno widziałeś, szczylu. Ale ty mnie do basenu niesiesz! Nie! Nasz piękny łóżek. Czemu mnie położyłeś na krzesełku na balkonie? Żebyś sobie spał i miał ładne widoki. No i dziękuję dla ciebie. Dobrze, to ja zamykam oczka w takim razie i idę spanko sobie. O, i zobaczymy, co się wydarzy później. Jeśli chcesz zgarnąć 400 robuxów za darmo, to zostaw tutaj lajka, suba z dzwonem, a w komentarzu napisz mi swój nick z Robloxa. Wyniki codziennie na Discordzie Śmieszki Jerzego, a na strefie Roblox. Ponadto nie zapomnij również o grupie robuxowej Ruru Jerzego, na której znajdziesz bardzo ładne i tanie moje koszuleczki. Wesel daj takiego pięknego tisika. Zapraszam do oglądania. No, kolejny dzień ze szkoły sobie wracam. Ciekawe, czy mój ojciec znowu jest nadupiony. Dobra, uwaga, wykorzystajmy nasze super moce. Ho! No i znowu nadupiony jest. Ojciec, stawaj! Moją super siłą cię podniosę. Chodź, ojciec, zaniosę cię do wyra, bo ty nadupiony znowu w cztery dupy. No, taki właśnie wygląd twój. Chodź, ojciec, szybko się przetransportujemy. O nie, bo ja tutaj... Co ty robisz, ojciec? Czemu ty znowu pijany jesteś? No co ty? Szybko cię... Co? Szybko cię zanoszę do spania. No i co ty robisz? No ojciec, co znowu się dzieje? Przestań pić! Przestań pić! Ty cały czas chlejesz, debilu! Kiedy ty tak wiosłeś? No... Przez ostatnie 7 lat. No i co ty robisz tutaj? Przestań tego barku szukać, już nic nie ma dla ciebie. O, jest. O coś. No nie no, słuchajcie, no tak właśnie tu wygląda. Stary nadupiony, nawet nie dbasz o mnie. No i znowu nadupiony. Dobra, słuchajcie, ja pokażę wam moje supermoce. Patrzcie, co ja potrafię. Potrafię zrobić tak, co nie, potrafię zrobić tak. Potrafię się dosłownie do wszystkiego przyciągnąć. Do helikoptera, do starego, jak widzieliście wcześniej. Do balona. Po całym mieście mogę się przeciągać. No ale po co mi ta supermoc? Ja tylko do szkoły sobie tak szybko mogę dojść. Albo, nie wiem, starego wyzbierać z podłogi. No i po to mi, pająk mi jakiś ugryzł czy mrówka. Nawet dalej nie wiem do tego momentu. No i tyle mi się to w życiu przydaje. Halo, ojciec, co ty chcesz ode mnie znowu? A do domu. No ale po co do domu mam? Ważny do domu. No dobra, no to wracam do domu. Będę za 30 sekund. No i gdzie jesteś, ojciec? No, co jest? Zobacz, coś ci nie pasuje. No, szafki są otwarte. A tu? No też są otwarte i są puste. A tu? No też są otwarte i są puste. A dom bogaty? No... Czegoś nie ma. Czyli muszę... Korzystaj swoje szybkie moce i byś przyniósł coś. Dobra, ojciec, to daj mi hajs i ci pójdę po te... trunek twój. No, no i dziękuję dla ciebie. A, dobra, wchodzę do sklepu. No generalnie tutaj jest sama obsługówka, więc ja sobie wezmę trunek dla starego. Czekajcie. Tutaj może mu to wezmę po prostu. Może nie ogarnie, że to jest zwykła Coca-Cola. Wezmę mu mleczko, żeby mógł sobie do butelki nalać. Jezus Maria, co ten gość robi? Przecież on nawet jeździć nie potrafi. Co ty robisz, policjancie? Wow! Przepraszam! Przepraszam! Przepraszam. Zepsułeś mi samochód. Przepraszam do pana. Młody, co ty zrobiłeś? Przepraszam, ja mam dużą siłę bardzo. I przyciąganie. Ręce do góry podnieś. Ale ja jestem dzieciakiem, przestań na mnie mierzyć bronią. Dobra, nie, ja się obawiam tego człowieka, ja idę sobie. Dobra, do widzenia. Jak ty latasz? Co ty robisz? Do widzenia, proszę pana, do widzenia. Ja tutaj wracam do domu. No, dzień dobry dla ojca, mówię. Patrz, ja potrafię tak zeskoczyć. No, dzień dobry. No i... Jak ty nadupiony znowu jesteś, jak nic nie było w tym domu. Masz tu mleczko, wlej sobie, o. Proszę, mleczko i kolę. Zrobisz sobie mleczko z kolą. Dobra, ojciec, słuchaj, ja idę spać. Ale nie.
Brawo. Jesteś super bohaterem dla taty. No i... No i dziękuję dla ciebie, ojcze. Walić pijanego ojca! Nie! Co się dzieje? O nie! Za... Żyjesz? O nie! Co się stało? Co się stało? Ty gnoju! Nigdy mnie nie dorwiecie! Halo, policja! Zabili mi starego! No i policja nawet nie odbiera. Ojcze! O, halo! Policja ze strony! Halo, no właśnie... czy ty żyjesz? Halo? Halo, ojciec! Zadupili mi starego! Panie policjancie! Co się stało? Starego przyszedł jakiś chłop i mi zabił starego! Kojarzę go skądś, ale nie wiem skąd! Dobra pizza. No ale... No co, no pizzę! Dzwoń po karetkę, debilu! Aha... Halo! 112! Starego mi zabili! Proszę przyjechać na ulicę... No jaka tu ulica jest? Czyli ulica... Life Top 12... 17! O, 17... 01 do wszystkich jednostek, mamy tutaj... trupa... Tego no. Trupa, jego się da ocalić na pewno! Czuć... Ojcze, wezmę cię do rąk, wezmę cię do rąk, zaniosę cię do szpitala. Dobra, ojcze, ja cię ocalę. O! Szybko do szpitala, gdzie jest szpital? Szybko, szpital, szpital. Tu jest chyba szpital. Co to jest za miejsce? A, to jest policja, nie. Czekaj, gdzie jest szpital? Tu jest Walmart jakiś zesrany. Gdzie jest szpital w tym zesranym mieście? Ojciec, odezwij się. Czy to jest szpital? Tak, tu jest szpital. Dobra, szybko. Przestań dźwięczyć, debilu! Szybko, halo, proszę pomóc mojemu staremu! O, dzień dobry, pani, bo mój ojciec się wychuśtał, jakiś chłop go postrzelił tutaj! Przestań się śmiać, debilu! Przestań się śmiać, ty jesteś ranny! Dobrze, może on mleczka musi się napić i się git poczuje, co? Dobra, szybko z nim na ojom, wsiadaj! No na ojom, wsiadaj na wózek! Ojciec, przenoszę cię na wózek, let's go! Dobra, jedziemy ze starym, no... No co tu robi? Ty debilu, co tym radiowozem tutaj? Przejeżdżam nim! Ej, mój radiowóz! Dupie ma twój radiowóz! Dobra, na ojom z nim szybko! Nie no, ten policjant jest jakiś autystyczny. Proszę pchać mojego ojca na górę! Wiesz, kiedy schody? No nie da się po tych schodach jeździć! Proszę pani, proszę skakać z tym wózkiem! Dobra, na drugi ojo. No i dzień dobry, tutaj. Stary, kładź się. Kładź się, stary. O. Tylko muszę mi podać 3 gramy adrenaliny. Ja nie chcę być bez ojca. To tylko on mi został. Policjant, wywalaj stąd, ty łachmyto zesrany. Ty nic nie robisz. Proszę wypisać akt zgonu. Nie! Druga 16, pijemy Monday. Niestety, ale... Pana stary zdechł! Pomścimy cię, stary! Co ja teraz ze sobą zrobię? Chcesz pizzę? Trzeba płacić za leczenie! Zamknij tą dupę, policjant zapłaci! Dobra, widzowie, zaczynam przygotowania w takim razie. Muszę zacząć pakować, muszę kupić arsenał broni, żeby odstrzelić tego gnoja pieprzonego. Może mam 8 lat, czy tam 7, czy tam 10. W dupie to mam, ale zaraz będę miał więcej. Idę spać. O! Co to? Halo! O, to jest mój stary! Nie żyje. No wiem, nie żyje już od 10 lat. Filipku, czy wiesz, kto mnie zabił? Nie mam pojęcia. Czekaj. Czy to był zielony brek? Czy ty naprawdę chlejesz nawet po śmierci? Filipku... To był złoczyńca, a mrówka dał ci umiejętności, żeby uratować świat. Adios. Masz. Żegnaj, ojcze. Dobrze, widzowie, w takim razie... Mam zacząć pić, żeby zostać superbohaterem? No dobra, w takim razie muszę zacząć pić. Patrzcie, przypakowałem, co prawda, no tutaj prawie... Jakby mi siurek wystawał, ale to nie dajcie się zwieść, widzowie, tu wcale nie jest siurek. Dobra, mamy rok 2000, no nawet nie wiem który, ale minęło 10 lat, więc generalnie nadszedł czas, żeby zemścić się na tym gnoju. Policja nie chce mi pomóc. Jedyny policjant w tym mieście jest totalnym debilem. Wydaje mi się, widzowie, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Musimy odstrzelić tego śmiecia.
Więc w takim razie musimy zejść do naszego arsenału. Tajny arsenał broni, widzowie. Niestety nie mogłem wam pokazać, gdzie jest moja tajna baza, aczkolwiek zaraz już do niej będziemy tutaj dochodzić. Generalnie jesteśmy już przy wejściu. No i tutaj, w tym miejscu znajduje się moja tajna baza. No, do plecaka naładuję sobie jakiś gnazdów i tak dalej, więc spokojnie, zawalę tego gnoja. Co prawda jako... No, w sumie to jestem Spidermanem, ale nie wiem, no jakby mam moc Spidermana. Wiem, bo oglądałem to i kurczę, no nie wiem, a jakaś murówka mnie uwaliła. No, dziwna sytuacja. Tak czy jak tutaj musimy wejść, nie mogę wam pokazać, jaki jest kod. No, ale dobra, wbijamy i tutaj mamy nasze wszystkie bronie, dosłownie mamy wszystko, więc bierzemy gnaty. No i zaraz idziemy odwalić tego gnoja, więc zjeżdżamy sobie teraz tutaj i let's go w takim razie. Znowu nie mogłem wam pokazać, skąd wychodzę, więc uwaga. Bierzemy jeszcze, lecimy do chaty, zgarniamy ostatnie rzeczy i uwaga, zobaczymy, czy uda się nam zwalczyć tego gnoja totalnego tutaj. Co to za dźwięk? Witaj, chłopcze! Kim ty jesteś? Ha! Stój! To ja zabiłem twojego... Nie strzelaj, to ja zabiłem twojego ojca. Dlaczego to zrobiłeś, ty gnoju? Wszystko ci wytłumaczę. Spotkajmy się o 8 p.m. Monday w środku miasta. Do zobaczenia. Co to było w ogóle? Najpierw przyjeżdża do mnie jakiś chłop, co zabił mi starego. Zabił pana mrówko-pająka. I jeszcze jakiś chłop jeździ tu na rowerze i po budynku. Co ty robisz, łachmyto? Nie, dobra. Co? Nie, dobra, ja się od niego oddalam, ja się boję takich ludzi. Jojo bujam sobie, triki robię. Przestań bujać jajo, bo do ciebie strzelę. Jojo, przestań triki. Strzelać. No przepraszam, to ja powinienem przestać strzelać. Dobra, w takim razie idziemy się położyć i idziemy na spotkanie z tym człowiekiem, nie wiem, co to było. Człowiek, zwierz. No do dupy. No i strzelają mi fajerwerkami pod domem, dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie, wstajemy i jest już troszeczkę, no jak widzicie później. Więc generalnie tak, lecimy, cyk, cyk, cyk. Musimy spotkać się w centrum miasta, czyli chyba, no chyba gdzieś tutaj, bo na tym robo... Widzisz mnie? Widzę. Dobrze, teraz toczymy ostateczną walkę. No nie, no przecież ty jesteś pieprzonym robotem. Mam to w dupie, jestem zielony zwierzęcy Break 3000. No ale, halo! Skąd ty wziąłeś tego robota w ogóle? O nie! Nie powinien się interesować. Twój ojciec był Supermanem, był śmieciem. Niemożliwe, on był alkoholikiem. Nie, był Supermanem nocy. Przeszkodził mi w moich planach zniszczenia świata. Tak? A teraz ty odpowiesz za jego czyny. Gościu, jak ty nawet strzelić nie potrafisz, patrz, nie, dobra, nie? Pa! Cyk, 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 cyk! No zamknij tą dupę, widzisz? Dobra, jesteś detonowany! No właśnie nie, no i proszę bardzo, patrz, wchodzę ci na ramię, proszę bardzo, ja cię na glebę, no chodź tutaj, ostateczny pojedynek z tobą, frajerze, robię. No i co ty się podciągasz do mojego domu, frajerze, pieprzony zerze, no chodź tutaj, no, nie możesz się ruszyć, nie możesz, widzisz, nie możesz się ruszyć nawet, a, chodź tutaj, a, leżeć psie, no, policjant, strzelaj do tego gnoja, no chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Masz! No, co mam? Au! Dobra! Ucieczka! No, żadna ucieczka! No, masz nogę strzelone, co ty nic nie czujesz? Dobra, ja wyciągam na ciebie tą broń. Chodź tutaj, gnoju! No, dawaj! Nie. Patrz, co mam na ciebie! Zostaw mnie, ciorku! Da! Da! No i do kogo ty strzelasz? No, dobra! Da! Da! Tu mój specjalny rewolwer Miśka z Nadarzyna! No, nie! Bum! Nie! No, wywalaj, gnoju, patrz, ja robię tak, tak, bum! No i dzień dobry dla pana. Biorę i patrz, uwaga, 3, 2, 1 i fruwasz za. Bum! No i zesrałeś się tutaj na dół. Co masz za swoją obronę, ty gnoju, szczylu zafajdany? Przekaż swojemu staremu, że był śmieciem. No to raczej ty mu przekażesz, bo już nie żyjesz, zesrańcu. No i dziękuję serdecznie. Policja, halo! Halo, policja, mamy tutaj złapanego złoczyńcę. Co prawda już nie żyje, więc przydałaby się karetka. No ale w dupie to mam. Proszę go zabrać z moich oczu. Halo, policja, zyskałem. No nie, no to jest... O, zyspałem, proszę się... Nie. Dobra, ja się rozłączam. No i dobra. Dobra, widzowie, słuchajcie, w takim razie trzeba tego bandytę odprowadzić do więzienia. Zrobić mu PDW, albo nawet nie, mam nadzieję, że od razu będziemy mogli go zakopać. Wiecie co? Ja go wezmę. Dobra, ja go wezmę, tego gnoja. Ja go wezmę
I czekajcie, gdzie tutaj jest? Do szpitala, żebym go niósł? Nie, oczywiście, że go nie zabiorę do szpitala, widzowie. Słuchajcie, takich ludzi się powinno... No Oczka, wiadomo. Tylko nie do jeziora. No ojojoj, tylko nie do jeziora? Ja chcę betonowych butów. No właśnie, gościu, betonowe buty będziesz miał robione. Takich łachmytów powinno się pozbywać, a nie jedź do więzienia. Do więzienia? Bo co? Bo sprawiedliwość? Dupa, starego mi zabiłeś. Człowieka, mrówko, pająka mi zabiłeś. Nie wiem z matką, czy coś zrobiłeś. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że chociaż ją oszczędziłeś, gnoju. No, proszę bardzo. Wywalaj się do jeziora. Betonowe buty masz zrobione. Top się, gnoju. O, ty nawet sobie sam idziesz. Dobrze, bardzo ładnie. Proszę się topić. No i dziękuję widzowie w takim razie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, po pierwsze J60, po drugie bandytom się robi betonowe buty, a po trzecie, do tego. Do widzenia. Żegnam. I pozdrawiam mojego starego, który jest w niebie.